i mecz Siarki w Katowicach, zakończony wówczas wynikiem 0-0. Od tamtej pory Głaz zaczynał wszystkie mecze na ławce rezerwowych. Popatrzmy teraz, Kubowicz blisko! Znowu Kostyrka, przy nim Dawidowicz, Kostyrka dynamicznie w pole karne, płaskie dośrodkowanie, jest już Rodionow zablokowany w pole karne. W murze trzech piłkarzy UKS-u, także Michał Dawidowicz, popatrzmy, Konrad Stępień. Stępień, mocny strzał, nieprzyjemne uderzenie, ale broni bardzo pewnie. Popatrzmy, Pyrdoł. Wysoka piłka na Zagdańskiego. O, i tam chyba strzelał Kita czytelnie. Próbował zagrać do Dawidowicza, Mikita dobrze do Czyżyckiego. Popatrzmy, Czyżycki decyduje się na strzał. Niedokładne uderzenie. Będzie centrował albo Widejko, albo Pyrdoł. Widejko. Bardzo groźnie, ale Ciesiarki, Rodionów. Chyba trochę za mocno do Kostyrki. Ten jednak doszedł do futbolówki. Kostyrka, dośrodkowanie. Był tam blisko Zagdański, który faul UKS-u. Pięciu graczy w czarnych koszulkach. Raduli, mocna piłka. Mikita, zdrał piłkę, jakieś zamieszanie pod bramką. Strzelał Piotr Witasik. Widejko. Ma sporo jeszcze sił, lewy obrońca. Widejko, dobrze teraz do Pyrdoła. Pyrdoł do Widejko. Widejko, kapitalny gol lewego obrońcy. W ofensywie Głaz, urwał się Pyciakowi, Głaz, nie to dośrodkowanie, nie to strzał, ląduje w rękawicach Kołby. Pyrdoł, a znowu świetne zagranie tego piłkarza do Widejko, kolejna akcja tych dwóch piłkarzy.